będzie zaprezentował się w debiucie i powinien poprawić oto treść, która jest to dystansowy, pewnie 1400 będzie dla niego korzystniejszy. Kolejny to numer 1 Masterpiece. Koniecowy we Francji, trenowany przez Emila Zakariewa, siłkarzowy Szczepan Mazur. Trener krótko powiedział, że to zrobi z Kozniaku koń. To jest debiutant. Jego ojciec wygrywał 7 godzin na 12 startu na dystansach 1200-2100 metrów w Irlandii, Anglii. Na skok wygrał godzinkę G1 na 1600 metrów, tak wyścig St. James. Rano miał ma 127, stanów kali kosztuje 15 000 euro. Najlepsze godziny w Polsce to Master Power, który wygrał 3 godziny w Irako Westminster, 2 zwycięstwa. Matka nie biegała. Numer 5 to sprytny Henning, urodzony w Irlandii, trenowany przez Natalię Szołomkowską, ciągle żołtej imieniu Wiedzjakow. No, trener mówi, że trafił na niezłe konie, ale on też potrafi galopować. Jest silny, preferował elastyczny tor, no to tak jak 1400 powinno i bardziej odpowiadać, bo to ciągła klacz. I ona była druga w jedynym swoim dotychczasowym starciu. Numer 3 to Munara, klacz urodzona we Francji. Trenerem jest Salim Kulawac w siodle. Kandydat dżokejski Polot Kałysbek. Trener mówi, że zapowiada się na dobrą klacz, ale w pierwszym starcie z bieganymi końmi czekają trudne zadania. No, ona debiutuje i ojciec na 12 startów wygrał 2 gonitwy na 1600 metrów na rating 113. Stanówka nim kosztuje 17 000 euro. W Polsce po tym reproduktorze biegał Herhim, który wygrał 4 gonitwy. Bardzo dobry koń na gonitwy skakane. Bright Amber 2 gonitwy. Natomiast matka Munara na 13 startów wygrała 2 gonitwy na 1200, na 1300 metrów. Na zakończenie kariery rating miała 72. Gonitwa dla dwuletnich koni drugiej grupy rozegrana zostanie na 1400 metrów. To ma się w tym miejscu, że wyprowadza Clark, nie próbuje uciekać. Dawaj, Dima! Clark, jest Igor. Clark, jest Igor. Inicjuje także Werner, inicjuje również sprytny koniec. Ja jestem spokojny, zobaczcie, jak rzeczy powiem, rzeczy. Muszę to powiedzieć, cześć. Dima, dlaczego? Dlaczego? Wygrany miałeś wyścig, to wolny. O co kombinujecie? Natalia aż uciekła, kurwa. Robili wszystko, żeby nie wygrał. Wszystko.